Cześć, jestem Sebastian z Mistrzów Robotyki i dzisiaj zajmiemy się w naszym Korbo kodowaniu kodowaniem dźwięku. Ostatnio wspomnieliśmy tylko o możliwości kodowania dźwięku, dzisiaj natomiast chcielibyśmy się skupić na tym troszkę bardziej, a to m.in. dzięki właśnie tej kreatywnej wymianie poglądów, która pojawiła się w ostatnich postach. Tutaj pozdrawiamy Dorotę, która nas właśnie do takich zadań też natknęła. Zacznijmy sobie od najprostszych elementów, czyli mamy platformę, zbudujemy sobie takty. Takty, czyli tutaj mamy takt 4, czwarte, 1, 2, 3, 4 i w takim rytmie też myślę, że będziemy nasz dźwięk nagrywać. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. W takim razie połączymy sobie dwa takty. Ok. Tutaj też filmik jest skierowany przede wszystkim dla nauczycieli, dla rodziców, więc myślę, że nie muszę tutaj zwracać uwagi na to, że moja lewa strona jest w filmiku po stronie prawej, prawda? Czyli lecimy od lewej do prawej. Najprościej umówmy się, że niebieska zębatka to klaśnięcie. I tutaj zaczynamy z dziećmi kodować. Na 1 klaszczemy i na 3 klaszczemy. 4, na 1 i na 3. Tak? Czyli raz, dwa, trzy, 4. Raz, dwa, trzy, 4. To jest oczywiście bardzo proste. Ale mamy już klaskanie. W takim razie dajmy sobie drugi element. Na przykład uderzamy dłońmi o nasze uda. Wobec tego dajemy sobie na 2. Uderzanie dłońmi o nasze uda. Na 2 i na 4. Na 2 i na 4. Czyli raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Cały czas mówimy na razie o prostych ćwiczeniach dla tych dzieci najmłodszych, tak? Ale jeżeli chcielibyśmy poćwiczyć ze starszymi, wtedy oczywiście nasze kody możemy nieco zmienić. Weźmy sobie teraz niebieską zębatkę, która już nie będzie klaskaniem, ale będzie uderzeniem lewej ręki o stół. Natomiast zielona zębatka będzie uderzeniem prawej ręki o stół, tak? Mamy tutaj, jak widzicie, dwie linie, wobec tego wykorzystajmy sobie obie. Zostawmy lewą rękę na 1 i na 3, natomiast prawą rękę dajmy sobie na 2 i na 3 w każdym takcie. Znowu 1, 2, 3. Tu już zaczynają się schody. Oczywiście zaczniemy sobie najpierw powolutku, później razem z dziećmi możemy troszeczkę przyspieszyć, tak? Czyli raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. I tak dalej. Możemy sobie cały czas zwiększać. Mamy 4 różne kolory, więc możemy zrobić na przykład uderzenie o stół albo pomarańczowym uderzenie o udo. Z kolei czerwonym na przykład możemy prawą ręką uderzać o udo. I tworzymy cały zestaw nowych linii rytmicznych, nowych linii melodycznych. To tak na sam początek, ale z racji tego, że dzieci mamy w różnym wieku i coraz szybciej będą takie pomysły załapywać, powinniśmy też troszkę zwiększyć ten level. Skoro pobawiliśmy się już rękami, dlaczego by do naszej muzyki teraz po prostu delikatnie nie wkomponować ruchu i wystukiwać rytm nie tylko rękami, ale też nogami, tak? Znowu sobie troszeczkę uprościmy nasze kolejne zadanie. Na jeden i na 3 zostawiamy sobie klaśnięcie, ale na przykład na 2 dajmy sobie tutaj drugim, tu sobie zostawimy ręce, tu sobie damy nogi. Na 2 i na 4 będziemy teraz tupać. Znowu możemy cały kod rozwinąć. Możemy sobie rozwinąć to kodowanie na rękę lewą, na rękę prawą, na nogę lewą, na nogę prawą. Możemy podskakiwać, skakać, klaskać. Możliwości mamy naprawdę, naprawdę wiele. A jeżeli już to nie wystarczy do kodowania, jeżeli dzieci chciałyby jeszcze więcej, możemy zacząć wprowadzać powolutku ósemeczki. Czyli w ciągu jednej części naszego taktu uderzamy 2 razy. Daje nam to naprawdę niesamowite możliwości, dużo fajnej zabawy. No i teraz jeszcze na końcu 2 takie elementy dodatkowe do zadania, które w pewien sposób rozwijają też kreatywność dzieci. Chciałbym stworzyć taki rytm, który później będę mógł zakręcić. Tak, czyli na przykład dodamy sobie parę elementów. Hop, hop. Oczywiście wcześniej mamy ustalone z dziećmi, która zębatka co oznacza, jaki rytm albo jaki element. O, skończyły się. Zostawmy tak i tak. Brakuje nam jeszcze jednej tutaj. Świetnie. Teraz cała nasza muzyka jeszcze dodatkowo będzie się kręcić. Mogliśmy tutaj na przykład założyć, że niebieska zębatka to uderzenie lewej ręki o stół. Zielona zębatka to uderzenie prawej ręki o stół. Czyli w tym wypadku uderzamy 2 rękami jednocześnie. Pomarańczowa zębatka to na przykład uderzenie prawej ręki o udo. I teraz mamy stworzony cały nasz tutaj rytm. Wobec tego to jest już nasze drugie utrudnienie. Dzieci pracują w parach, mogą sobie wymyślać właśnie takie zadania rytmiczne w parach. Chciałbym, żeby jedno dziecko kręciło tym naszym utworem. Natomiast drugie dziecko w tym samym momencie, kiedy to kręci, musi ten cały rytm wystukać, czy tam właśnie pokazać dokładnie w taki sposób, jaki on jest zakodowany. Mogłoby się wydawać proste, bo przecież tutaj cały czas nic się nie zmienia, ale chodzi nam o to, że w tym momencie pojawia się rozproszenie. Jest hałas, jest ruch, dziecko zaczyna nam się dekoncentrować i musi się skupić na tym, co powinno wykonać. Więc chodzi o to, aby usunąć te wszystkie rozproszenia, to wszystko jest co jest dookoła i skupić się właśnie na tej pracy, którą ma wykonać, na tym zadaniu, które ma w tym momencie zrealizować. A teraz wyobraźcie sobie ten rytm w klasie starszej, ale na przykład z jakąś tam ósemką, na lewą rękę, prawą rękę, lewą nogę, prawą nogę. Podskoki, coś razem, wspólne klaśnięcia. Można się tutaj naprawdę świetnie wykazać. Zestawy Korbo są duże, mają wiele tych platform. Każda para może wykonywać te zadania też dla siebie, to znaczy jedna osoba dla drugiej osoby, więc naprawdę fajnie możemy kodować, a że bawimy się tutaj rytmiką, no to mamy też duże możliwości nie tylko dźwięku, ale też przy okazji trochę ruchu. Pozdrawiam, hej!